7 kwietnia, w drugą niedzielę wielkanocną, w Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która od 1948 roku jest także sanktuarium Bożego Miłosierdzia, odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył ksiądz Jan Czop z Lwowa Lewandówki. Eucharystię z księdzem Janem Czopem celebrowali proboszcz katedry ksiądz prałat Jan Nikiel oraz księża z dekanatu. Podczas kazania ksiądz Jan Czop podkreślił, że święto Miłosierdzia Bożego jest świętem radosnym, bo w tym dniu Jezus po raz kolejny przypomina nam, że kocha nas grzeszników i jest gotowy nas przyjąć i przebaczyć. Po zakończeniu mszy świętej wystawiono Najświętszy Sakrament, wszyscy obecni odśpiewali modlitwę błagalną i modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie przeszli procesją wokół świątyni, głosząc światu Miłosierdzie Boże. Mamy piękny, słoneczny dzień. Dla mnie on też jest wyjątkowy, dlatego że po raz pierwszy przewodniczę tutaj w tej katedrze mszy świętej. Zawsze było to moim jakimś takim marzeniem, dlatego dziękuję za zaproszenie. Gdybym wiedział wcześniej, to bym sobie przygotował takie obrazki prymicyjne. Chociaż mam 30 lat kapłaństwa, ale to dla mnie jak prymicje w tej katedrze. Tak jak na początku powiedział ksiądz proboszcz, sam Pan Jezus pragnie, abyśmy w tym dniu czcili Boże Miłosierdzie. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Amen.